I love coffee, I love tea, I love Jeff, Giovanni loves me. Konie, poszedłbym na górę, ale dziecko nasze śpi, nie mogę słuchać na komputerze, więc bardzo bym cię serdecznie prosił, żebyś przestała pierdolić, zamknęła się po prostu. Nie, tylko mówię ci, że przed chwilą leciały teledyskiem TV i nie rozpraszało cię, to, a teraz jak będą leciały też teledyskiem TV, będzie cię rozpraszało. Jeżeli masz ochotę, wyślij SMS-a 79229 zł. Ale ja chciałam włączyć MTV i z powrotem to samo. Domu. Pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś, kocham. Nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, swą prawdziwą twarz. Michał odwiedza w szpitalu bielańskim Joannę Wiśniewską. Pierwszy raz spotkał się z dziewczynką podczas koncertu w Lesznie. Zbierano tam wtedy pieniądze na operację dla Joanny chorej na wodogłowie i torbiel mózgu. Michał dowiedział się, że Joanna nadal potrzebuje pomocy. Idąc na spotkanie wie, że potrzebuje 30 tysięcy dolarów, które mają uratować dziewczynce życie. Tak, bo jedną zastawkę mam w mózgu, a drugą zastawkę mam na klatce piersiowej. W lipcu już mi się dowiedzieli, w listopadzie miała zakładaną zastawkę w Poznaniu. Idzie właśnie pan prezydent w tej chwili. Witam pana serdecznie. Szukamy pieniędzy, panie decencie. 36 pieniędzy. No tak, co mamy zrobić? No? No, siła telewizji, tak? Czwarta władza. Ale warto, bo miła dziewczyna jest. I rokuje duże nadzieje. No dobra, i teraz od kiedy wiecie o operacji, czyli o możliwości zlikwidowania tego? Nie, to myśmy to nie zrozumieli. Ja myślę, że pan docent najlepiej to wszystko powie. Myślę, że tak. Panie docencie, można prosić pana? Pewno, że można. To jest człowiek, który uratował mnie. Stan na dziś jest taki, że bezpośredniego zagrożenia życia nie ma, natomiast wymaga dalszych, no jeszcze badań, diagnostyki, rehabilitacji. Jakkolwiek by to miało teraz zabrzmieć dziwnie, to jeżeli nie ma zagrożenia życia, no to zostaniemy przy tym, co jesteśmy. Jeżeli wy zrobicie jeszcze, jeżeli się tak okaże, że będziesz potrzebowała do tego, żeby przeżyć, to tak. Nie, ja po prostu bym chciała żyć jak każda normalna dziewczyna, jak... Ale są ludzie, którzy chcieliby jeszcze przeżyć. Ja cię rozumiem. Ja cię bardzo dobrze rozumiem. Ale wiesz co, to jest to podanie ręki nad przepaścią. Naprawdę jesteśmy w stanie 99,99% przypadków załatwić tu i teraz, na miejscu. Ja po prostu chciałam się obudzić bez bólu głowy, bez tego złego samopoczucia, bez wszelkich dolegliwości. To, co udało nam się dzisiaj, to, co udało nam się dzisiaj na 100%, to wczoraj dostałem zapewnienie, no ja ze swojej strony dam wam 5 tysięcy. 5 tysięcy da firma Universal Music. Walczymy jeszcze i najprawdopodobniej nam się uda, żeby 5 tysięcy zebrać od TVN-u. Bo to, że Asia za rok nie będzie potrzebowała, to w międzyczasie po prostu, no wybaczcie mi, ale zdarzy się nie jedna tragedia. I chodzi o to, że my przekażemy te pieniądze, które zebraliśmy teraz. Jeżeli wam pomogą, to dobrze, to się cieszę. Nie płacz, hej. Pojedziesz ze mną i my spróbujemy zrobić tak, że weźmiemy te pieniądze, które zbierzemy, tak czy inaczej. Pojedziemy i pojedziesz do mnie i zobaczysz, poczujesz się wtedy dopiero, jak zobaczysz, że komuś uratowałeś życie. Dzięki temu. I z tego powodu nie warto, Aśka, płakać. Tylko trzeba się cieszyć. Jakkolwiek by nie było. A najważniejsze, żeby przeżyć. Ja powiem wam, że to za każdym razem opowiadam, bo to po prostu zrobiło na mnie no, szokujące wrażenie. Po prostu pojechałem do chłopca, który... No, ja nie wiem, czy można mówić o guzie, bo on miał pół swojej głowy, że tak powiem.
rośnie teraz jeszcze. I oprócz tego, że tak powiem, no, przyjechaliśmy całkiem, wszystko było pięknie, normalnie. 11 dni później miał być na koncercie i poszedł. Teraz się uśmiechnij. Bardzo ładnie i nie narzekaj, bo jest dobrze, żyjesz. Trzymaj się, Pysiaku. Nie poddawaj się. Czy to spotkanie można nazwać porażką? Michał spodziewał się, że zbiera pieniądze na ratowanie życia. Asia jest ciężko chora, ale będzie żyć. Michał chce przeznaczyć zebraną sumę dla bardziej potrzebujących. Z całą pewnością dokonywanie takich wyborów nie jest łatwe. No dobrze, powiedz mi, jak było w szpitalu. Po prostu największy problem był tak, że sytuacja na dzisiaj wygląda tak, że życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Powiem ci, że jak tam wjechałem, jakkolwiek głupio by to miało zabrzmieć, to troszeczkę mną huknęło, bo ja chciałem doprowadzić do sytuacji, w której zostanie wykonany błyskawiczny ruch, który natychmiast pomoże. Taki zastrzyk, który uratuje życie. No bo o tym rozmawialiśmy. No tak, ale mówiłeś, że ona ma bardzo mało czasu i że tak naprawdę przecież teraz organizowaliśmy pieniądze na szybko, żeśmy się wszyscy składali. No, jak pojechaliśmy do szpitala, to pierwsze w zasadzie, co usłyszałem od lekarza, od docenta, który prowadzi tą sprawę, że tak nie jest. Że dziewczyna jest uratowana. I w zasadzie to, co ona potrzebuje obecnie, to jest doprowadzenie siebie do stanu pierwotnego, czyli do normalności. To tylko potwierdza moją opinię, że jednak lepiej jest zdecydowanie w takich sytuacjach współpracować z fundacjami, które naprawdę mają to zdokumentowane, że my jednak... Znaczy wiesz, no Michał, no nie dasz rady być, chcieć być panem życia i śmierci, komuś pomóc, zabrać, wiesz, to jest w ogóle moim zdaniem nie na nasze, że tak powiem, serca nawet, bo już nie powiem, że głowy, tylko po prostu nie na nasze serca. Nie, dlatego po prostu wiesz, ja myślę, że ja się boję tej odpowiedzialności i nie chcę. Jeżeli rzeczywiście są ludzie, którzy potrafią to robić, to zróbmy tak. Konie, poszedłbym na górę, ale dziecko nasze śpi, nie mogę słuchać na komputerze, więc bardzo bym cię serdecznie prosił, żebyś przestała pierdolić, zamknęła się po prostu. Nie, tylko mówię ci, że przed chwilą leciały teledyski MTV i nie rozpraszało cię, tak? Co tu pozwoliłeś? Co? Chcecie się pogniewać ze mną, widzę, tak? Zawsze z tobą chciałbym być. Michał Wiśniewski, jaki jest? Każdy widzi. Jest, jaki jest. Zawsze z tobą chciałbym. Wyślij SMS po treści jaki jestem pod numer 7922. Codziennie dostaniesz SMS z informacją o Michale Wiśniewskim i jego rodzinie. Kasia chce przedstawić Michałowi swoje ostatnie odkrycie wokalne, 10-letnią Wiktorię. Dziewczynka nigdy dotąd nie była oceniana przez fachowców. Jej talentem zajmuje się tylko ojciec. Macie coś szybkiego? Znaczy, no wiesz, tylko w tej sytuacji to, ale to spróbujmy. Bo jedną balladkę bym chciał, jeżeli mogę. Giovanni loves me. Coffee and tea and Java does me. A cappy, 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 cappy. I love coffee. I love tea. I love it, Giovanni loves me. Coffee and tea and Java does me. A cappy, 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 cappy. I love Java, sweet and hot.
I'm a coffee pot. Shoot me the pie and pour me the shot. A cappy, 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 cap. Okej, okay. Zrobimy tak, że żebyśmy się zobaczyli. Ja bym ci dał dwie piosenki. Dobra. Takie, które uważam, że byłyby neutralne. Tobie też je puszczę. Ale tak inaczej, żeby nagrała. Je po polsku. A śpiewasz coś po polsku? Tak, znaczy śpiewa po polsku, znaczy nie mamy tutaj przygotowane jeszcze, ale po polsku jest dokładnie ta sama sytuacja, nie ma problemu. A wy coś próbowaliście, jeździliście na jakieś konkursy, coś nie. W tym stylu? Nie. Nie. Dlatego, że rok temu zaczęło śpiewać, rok temu właśnie taki od razu dojrzały głos. Się kiedyś zażartowałem o Wikuszy, powtórz Marilyn Monroe, taki kawałeczek. Bye, bye, baby. I ona powtarza, od razu, bez prób. I to mnie zaskoczyło. Wtedy zaczęliśmy właśnie od razu oddziały, co jest Manhattan Transfer, poważny zespół. I od razu się tak... A skąd wy jesteście? Znaczy w ogóle z Warszawy, 20 lat już tam mieszkam. Natomiast a skąd jesteśmy... pan pochodzi? Z Moskwy. Z Moskwy, proszę. I my właśnie w Moskwie, teraz ona była, tam... Coś za coś, będzie pan nie musiał przetłumaczyć jakiś tekst. Nie ma problemu. Bo ona zresztą po rosyjsku cudownie śpiewa, choć z akcentem. Ona tu się na Sterenkiewiczu urodziła, także warszawianka taka prawdziwa. Ale rosyjski jest tak opanowany, jeszcze powiedzieć. Już jest, można powiedzieć, że może ona nawet może tłumaczyć. W każdym razie ją pyta, jak tam tatu, co tam tatuś? Po dziewczynce, która pierwszy raz występowała przed kamerą, nie widać żadnego skrępowania. No to super. Ale mówi po niemiecku i uwielbia. Nie, znaczy niemiecki uwielbia, ale jeszcze nie mówi, bo rodzinę mam. Spotkanie z Wiktorią natchnęło Kasię i Michała, by zrobić coś, co pomoże utalentowanym ludziom postawić pierwszy krok w showbiznesie. Będziemy mieli jeszcze okazję spotkać się z Wiktorią. Już w niedzielnym programie na żywo. Spotkamy się jakoś w przyszłym tygodniu, może już w studio. Coś byś zaśpiewała. Okej. Okay. No na razie, do zobaczenia. Do swidania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa. Nara. Nara. No i co? Trzeba spróbować, bo ja się nie obawiam, że ona to zaśpiewa i że będzie dobrze, bo to jest, wiesz, bo... Ale nie uważasz, że jest taki dysonans między jej wiekiem, a po prostu zdolnością? To jest, ale jak ona przerosła, no to wiesz, swoją... na tej zasadzie, no to... Wiesz, no to nie jest arka nowego, że dzieci... Tam szumi, że przerosła swoje pokolenie, no ale no coś w tym jest. Wiesz, żeby dziesięciolatka śpiewała jak dorosła baba. To naprawdę w taki osadzony zawodowy sposób, no. No, takie przypadki chodzą po ludziach. Zobaczymy, no. Niech ona zaśpiewa te dwie piosenki, bo myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Możesz się zdziwić. Ja nie mówię o... Bo jeżeli mamy szukać, to trzeba po prostu wziąć i nie wiem, może z tym karaoke pojeździć, czy coś w tym stylu. Żeby nie robić, wiesz, jakiegoś takiego, takiej sytuacji dziwnej pod tytułem przygotowujemy piosenki, bierzemy pianistę i tam zaczynamy, wiesz, jazdy, tylko po prostu w normalnej atmosferze takiej, wiesz, no sprawdzenia tego... klubowej. Tak, no po to jest nam jest ile, 3,5 tysiąca piosenek i po prostu niech zaśpiewa ktoś z ulicy, no. Może nie każdy, no bo nie daj spokój, ja tyle czasu nie mam, ale po prostu na tej zasadzie, no ile to wziąć system i po prostu wziąć te. I posłuchać, bo na pewno gdzieś tam siedzą, no. Powrót do domu. Z dołu dochodzi głośna muzyka. To Eli, niemiecka wokalistka ich troje. Znalazła sprzęt karaoke Michała. Zdaję ci, zamknij drzwi i powiedz, żeby drzwi były zamknięte. Trzy piosenki ci zapodam, pozwolę sobie, w jakim stylu bym to chciał mieć. A to dla kogo? Dla tej małej? Małej. To jest wersja za długa. Ona musi być zmniejszona do 4 minut. Ona ma 5.30 tutaj.
O Boże, no. 4 minuty. Ale okej, to jest nieważne. 4 minuty? Nie, 3:34. Michał obiecał znaleźć dla Wiktorii odpowiedni repertuar. Razem z Markiem Sośnickim, muzycznym producentem Uniwersalu, szukają najlepszego dla niej utworu. Mała dziewczynka, która ma taki głos, jak może ona. A, to ja to słyszałam. A ładnie dziecko to może zaśpiewać. Takie... Ja znam tę piosenkę. Myszko, ciszej, ciszej, ciszej. I widzisz, kto za nią wchodzi. Sytuacja się rozwiązuje. Super! No, takie połączenie. Mi się to kojarzy ze świętami. I zrobienie takiej inscenizacji jak Izgard, rozumiesz? Na przykład, tylko więcej światła. No Izgard, no, bo ona tam miała tylko piosenka. No ale kurczę, to jest początek, ale wprowadzić w klimat. Już cię tu nie będzie, już wygasimy troszeczkę światełko. Tak, ciocia wygasi światełko. O, tak, weźmiemy Monio maleńkie. O, czyściutkie Monio, to ciocia położy. Chodź, kochani, chodź. Spać będziesz miał dobrze, bo masz fajnie wywietrzony. Tutaj tak chłodnawo jest. Nie ma takiego skwaru, to będziesz miał fajnie. Poczekaj, ciociunia przykryje troszeczkę, wiesz, jak będziesz tak sobie jadł. O. Już. Ciocia już daje. Rybeczko. Idziemy na fajeczkę. Dobrze. I zaraz ci puszczę dalej. Na przykład... To sobie na razie to położę. Moim... Pójdziemy tam do nich, na dół, nie? Mhm. Ale zamknijcie drzwi, dobra? Tak, nie. Ej, drzwi! Trzęsie, aż się telewizor, błagam cię. Kurwa, bo zostawili drzwi przez chwilę. Ale teraz też, naprawdę, słyszysz? Proszę cię, no to dla twojego dziecka, no proszę cię. Słuchaj, nie wyskakuj mnie z takimi tekstami. No ale to proszę cię, żeby śpiewała proszę trochę ciszej. Proszę nie wyskakuj mi więcej, bo jak chcesz. To zejdziemy jeszcze, po prostu chodźmy to dosłuchamy do końca. Ale... Coś tam, tak. Ale jakbym się najrał grać, to by tutaj chyba stąd nie wychodził. W ogóle na maksa. Już żeś się nadarł? Skarbie, naprawdę bardzo słuchać. Idź do pani Gieni i powiedz, że nie ściszysz tego. Chociaż o milimetr. Ja nie krytykuję ciebie, tylko błagam cię, bo mówiłeś, że Eli śpiewa głośno, a sam śpiewasz jeszcze głośniej. Ale ja ciebie nie krytykuję, nie no. Ale ja ciebie nie krytykuję, tylko mówię ci, że twoje dziecko śpi. Mówię ci, że twoje dziecko śpi. Żebyś się tak głośno nie śpiewał, nie ma problemu. Nie ma problemu. Oczywiście, kochanie, że ściszę. A nie, okej, okay, mnie nawet nie przeszkadza, można nawet za... No ale nic nie będziesz włączał, tak? Nie, nic nie będę włączał. No to ja się ciszę. Ale mogę cię przesadzenie przeprosić, bo ja będę właśnie słuchał teraz. No nie, ale ja... Ja się spotkałem z Markiem, żeby posłuchać piosenki. No już, dobrze, słuchaj, no już skaszę, bo nie można 10 minut poczekać, tak? Halo?
Halo? Czego? Idę. Maciek? Nie. Myślę. Przyznaj te sprawy. Masz szóstkę, tak? Czy mogę cię? Ale ja nie ścieszyłam na maksa. Nie chcę oglądać, bo mnie to rozprasza. Więc pójdę sobie do sypialni. Ale to nie mogę na ściszonym oglądać? Mnie to bardzo. Co cię rozprasza? Bardzo bym cię prosił, ja przeprosiłem Marka, żeby z nim porozmawiać. Ale, no i dobrze, ale ja nie robię głośno nawet przez sekundę, ciszę na maksa. Nie mogę cię prosić, dziękuję serdecznie. No nie bądź terrorystą. Super. Co za hardcore, przed chwilą leciały teledyski w MTV i nie przeszkadzały, nie rozpraszało cię to, tak? A to, że ja będę... Konie, poszedłbym na górę, ale dziecko nasze śpi, nie mogę słuchać na komputerze, więc bardzo bym cię serdecznie prosił, żebyś przestała pierdolić, zamknęła się po prostu. Nie, tylko mówię ci, że przed chwilą leciały teledyski MTV i nie rozpraszało cię, a teraz jak będą leciały też teledyski MTV, będzie cię rozpraszało. Jeżeli masz ochotę, wyślij SMS-a 7922 9 zł. Ale ja chciałam włączyć MTV z powrotem to samo. Chciałam włączyć MTV i u syna Xaviera. Chciałam włączyć MTV. Więc bardzo cię serdecznie proszę. To samo, które leciało. Czy możesz się zamknąć i wyjść? Słuchania. Poprzednich piosenek. Czy możesz wyjść? Nie. To zamknij się. Nie mów tak do mnie. Dwójeczka. Dwójeczka? A ścieżysz to troszeńkę? Troszeńkę? A znam to wszystko. Ścieżysz to trochę? No, jak był mały. Bardzo ładnie. Trzeba po prostu tylko zrobić łzy. Trzeba by było tylko zrobić taką sytuację, żeby ją zaaranżować na walce, ale nie na takiego walce. Znaczy na takiego prostego. Raz, dwa, trzy. Albo znaleźć metodę, albo inną metodę znaleźć, po prostu taką, żeby w ogóle... A wiesz, to ktoś napisał polskie słowa, pamiętam, że... Ja mam słowa polskie napisane, to już w ogóle nie będę się nimi przejmował. Bo to jest jeszcze taka sytuacja, że jednak... No i jak? I tak mimo wszystko, że nawet jakby ona śpiewała, wiesz, taki tętej, tak wszyscy na patrzyła na dziecko, więc lepiej jak dziecko robi wrażenie dziecka, niż jak dziecko tak, podobało jej się? Dorosłego, bez sensu. Czyli takie rzeczy są w porządku dla mnie. Nie? Mhm. Mam... Z tą piosenką Mama jest tylko taki problem, że to jest... Ale to może sami wybierzcie jakieś fajne. Szlagier, on jest wyciskaczem, tylko wiesz, on mi się strasznie po prostu kojarzy, Tyrol, te sprawy, takie rzeczy, wiesz, no po prostu... No tak. Ja wiem, ale wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o to zdjęcie, które na ten, na pocztu. Konie, idź omawiać swoje rzeczy w kuchni. My tu naprawdę rozmawiamy i uszanuj to, dobrze? Ale ja nie chcę szeptać, tylko chcę, żebyś wyszła. Na moment do kuchni, słyszysz? Tak, jestem. To podnieś dupkę i pójdź. Mogę cię prosić? Już nie odezwę. Okej. Ja po prostu nie wierzę. No już, skończyłam, nie przeszkadzam. No, skończyłam. O, ja się już zaplątałam w kable. Ja już teraz kapuję. Podoba mi się ten brzuszek. My po prostu nie mamy wspólnego języka wcale. Nie, ale już skończyłam, nie, już nic nie mówię. Nie rozumiesz, nie masz żadnej ani... No, co ci tyle kobiecej jest... intuicji. Ale już skończyłam, no przecież już skończyłam rozmawiać, już nie przeszkadzam. Czekam tylko na Maćka, mogę sobie tutaj posiedzieć? Może znajdą się jakieś baby, które jej pokażą, jak trzeba się zachowywać. Ale po prostu takie rasowe kobiety, które będą wiedziały, jak powinno się czasami powiedzieć facetowi, stary. Nie wkurwiaj mnie. Rozumiem, rozumiem. Ale... Dowcip polega na tym, nic nie mówiąc, nie wbijaj mi paznokci. Zobacz, robisz mi krzywdę. No to proszę cię, już nie gadaj z tym, bo przyszedł do ciebie gość,
I przed chwilą mówiłeś, że ja ci przeszkadzam. No właśnie dlatego powiem ci, że wstyd mi już teraz. No proszę, ja przecież skończyłam tą rozmowę, już nic nie mówię, czekam na Maćka. Zrobiłaś mi krzywdę. Bo ty mnie też robisz. No to po prostu tak zajmij się sobą, nie wiem, no zrób dobrze, sobie coś. Okej, no to siedzę sobie. Zupę, nie wiem, kotleta, nie wiem, pójdź na górę, pooglądaj film. Bo ja cię tutaj wcale nie potrzebuję do tej rozmowy. A ty tylko chodzisz i przeszkadzasz. Kurwa, masz przecież pretensje. Nic nie mówię, gdzie ja chodzę, no proszę cię. Zobacz, zobacz, kolega się z ciebie śmieje. Ja się nie... Znaczcie mnie, no, nie zróbcie takiego obserwatora rzeczy dziwnych i ulotnych, słuchaj. No ulotny nie jest, jeszcze siedzi. Dlaczego tak do mnie mówisz? Nie rób mi krzywdy, nie traktuj mnie tak, Michał, bo ja nie jestem zwierzęciem. Bardzo cię proszę, nie rób mi krzywdy. Proszę cię, nie traktuj mnie. Bądź tak. Czasami na tyle dyplomatyczna, na ile powinnaś być. Może nie pij tyle. A może ty nie pal w ciąży? Nie palę. No, z pewnością. No jak nie jesteś w domu, z jakiegoś powodu czujesz, no proszę, że jest ci niedobrze, kochanie. W domu mam miłą atmosferę. A przynajmniej miałam. Fajnie jest. Tu nie jest fajnie. Zdaję sobie sprawę, że tutaj wychodzisz z założenia. Tutaj przyjechał ktoś, kto po prostu chodzi fajnie w domu i wiesz, jest z mamą. Z mamą. I w niedzielę. I to dobrze, kochanie, że wszystko rozumiesz. Bartek, a może mi koli jeszcze, jeżeli... Nawet nie wiesz, kochanie, jak bardzo się cieszę, że wyjeżdżam. No ja też. Odpocznę od ciebie, bo 24 godziny z tobą. Chcesz go? Super. 24 godziny z tobą. Ja cię, Myszko, bardzo kocham, wiesz, naprawdę. I przykro mi, że tak mówisz. No dobrze, może jeszcze cię kiedyś jakaś kobieta nauczy, jak się okazuje miłość. Okej, okay. Może facet. Ale przede wszystkim nauczą cię dyplomacji. Dobrze. A jeżeli nie, no to... Ja cię w każdym razie kocham, a ty mów sobie co chcesz. Przykro mi. Bardzo mi przykro. Ja po prostu mam jeden pomysł na to, żeby spokojnie robić to, co robię. Po prostu, żeby była jasność. Będę to robił poza domem. Proszę cię, powiedz co ty, on zainspirował mi. Co mówić? Czekaj. Dla odmiany zrobimy trochę pompek. Jakaś pani mnie chciała tam... Zgwałcić na dole. Kazała mi robić pompki, wyobraź sobie. Co tu pozwoliłeś? Co? Chcecie się pogniewać ze mną, widzę, tak? Rodzina Wiśniewskich to nie tylko Michał, Marta i Xavier. To także sztab czuwających nad nimi ludzi. Czy wiesz, kto jest kim w domu Wiśniewskich? Pani Gienia to A. opiekunka Xaviera, B. lekarz domowy, C. kierowca Michała. Jeśli znasz odpowiedź na to pytanie, wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Do wygrania wycieczka do Hiszpanii ufundowana przez Biuro Podróży El Greco. Podczas gdy rodzina Wiśniewskich smacznie śpi, w sypialni Bartka trwa dialog polsko-niemiecki. Gdy do pokoju wchodzi operator z kamerą, Bartek, delikatnie mówiąc, nie ukrywa swojej dezaprobaty. Cieszy się? Jak to mam tu pozwoli wejść? Co? Chcecie się pogniewać ze mną, widzę, tak? Dobrze. What? Okej. Okay. Yeah, no problem. Sam się komu mam mordę. Trwałem, czy...
jakieś serce, które gdzieś tam siedzi i zaczyna mnie coraz bardziej wk***ać. Wiem, komu wiem. Ale niedługo będzie miała stuka nogi wyrwane. Dobrze. Nie ma problemu. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja jestem do umówiona z panem Michałem Wiśniewskim. Dobrze. Po południu do Wiśniewskich przyjeżdża Agnieszka, przyszła trenerka Michała. Bartek, zgłoś się do ochrony. Zgłaszam się. Wyjdź przez budynek, mamy gościa do Michała. Zobacz, widzisz? Stawia stopy jak Michał, no widzisz to? Po prostu ja jestem załamana. Stawia stopy i kończy. Teraz daj wolne ręce. Jest już pani. Czekała cię. Nie. Załóż dres. Jaki dres? Będziesz ćwiczył. I jak oni będą ćwiczyć? Ja myślę, że dzisiaj to zrobimy taki bardzo prosty trening, taki, żeby jutro, jak będziecie wyjeżdżali do tej Hiszpanii, żeby mógł chodzić, panie Michał. Nie się boi, ale mamy. Bardzo. Dzień dobry, chyba ja wykończę, nie tak, trener fitness. Przyszłam pana namówić, bo dostałam taką tajną misję na kilka ćwiczeń fizycznych, aby podnieść troszeczkę pana kondycję. Bartek! Dawaj sprzęt! Michał bez entuzjazmu daje się namówić na kilka prostych ćwiczeń. Po prostu to jest pierwszy raz. Bardzo dobrze, a teraz tak, spróbuj, zatrzymaj biodra. To jest trudniejsze, prawda? Wystarczy rozciągania. Do odmiany zrobimy trochę pompek. Trzeci. Przeciągamy kolana do klatki piersiowej. Cztery razy. Cztery razy. Pięć, siedem. 16. Jak samo poczucie? No muszę iść napić się herbaty. Ja ci przyniosę, jeszcze jedną serię. Nie. Nie. No niestety to jest ciężki materiał na dziennikarski. Nic nie ma. Synu, jakaś pani mnie chciała tam zgwałcić na dole. Kazała mi robić pompki, wyobraź sobie. Wyobraź sobie, twój tata pompkę musiał zrobić. Boże, jestem przeprzysiany. Michał znika. Agnieszka już wie, że przy współpracy z Wiśniewskim bardziej od silnych mięśni przydadzą się stalowe nerwy. Ja naprawdę bardzo cię, kochanie, lubię, tylko po prostu musisz mi dać troszkę... Zobacz, z synem muszę iść na spacer. Słuchaj, ja coś ci muszę powiedzieć. Muszę ci wpłynąć na ambicje, zobacz. Do tego, co masz teraz w swoim życiu, doszedłeś bardzo ciężką pracą, nie poddawałeś się. I będę, daj mi szansę. Jak teraz ze mną... pracujesz, nie możesz uciec i poddać się. Jak nie, to nie będzie? Jak to wygląda? Słyszałem, że syn płacze. Dobrze mówię? Mój kochany, śliczny jest. Chcemy Michała! Chcemy Michała! Chcemy Michała! Chcemy Michała! Ja wiesz, mówisz dwie pompki, ale ja nie ćwiczę wcale, to... Nie, no, mówię, że dwie pompki, myślałam, że nie zrobię nawet pół. Do widzenia pani. Dzięki bardzo. No do zobaczenia, jutro przychodzisz, tak? Nie, wieczorem nie ma przychodzę, wieczorem. Dobra, a dziś wieczorem, no tak. Wieczorem. Przed Sewillą. Gdzie mam iść? To tu nie. Nie. Ja tak się kręcę. To do widzenia. Cześć, dziękuję ci bardzo. Agnieszka zagrała na męskiej ambicji. Mimo wcześniejszej dezercji, Michał umawia się na kolejny trening. Michał Wiśniewski tak blisko jak nigdy wcześniej. Nie strać tej szansy. Weź udział w niedzielnym programie Jestem jaki jestem i zobacz Michała Wiśniewskiego na żywo. Wyślij SMS o treści studio pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 980 680. O programie Jestem jaki jestem słuchaj także w Radiu Z.